Citroen Saxo, 2001 rok produkcji. Stan, jak widać, gdzieniegdzie jest trochę rdzy, tak jak o tutaj na przykład na masce. Później gdzieś tutaj jeszcze przy błotniku widziałem, się zaczyna pojawiać. Tu na drzwiach pasażera pod światło widać lekkie takie wgnioty powstałe podczas eksploatacji. Z tyłu przy tylnym kole też coś, wgniecenie lekkie. Jak widać, nie można powiedzieć, że nie jest uszkodzony. I jeden jeszcze problem jest, gdzieś tutaj widziałem pikla na szybie. No tutaj jest pikielek. Bagażnik dość obszerny, dzielone siedzenia składają się. Tutaj stan też jest wszystko w porządku. Stan foteli też bardzo dobry. Tu jeśli chodzi o radio, to zwykłe kasetowe, najtańsze radio, ale bardzo dobrze odbiera fale radiowe. Drzwi, progi też, wszystko tutaj jest zdrowe. I odpalimy. Odpalisz, weź odpal. Ja to czekaj, otworzę maskę. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj. No, możesz odpalać. Odpala nawet w zimie bardzo ładnie. Od pierwszego razu. Wycieków nie ma. Nie wymaga żadnego wkładu. Pasek rozrządu był wymieniany w maju tego roku. A teraz na początku października były wymienione wszystkie filtry. Olej, także nic, tylko siadać i jeździć.